Tylko że wiecie państwo, jak powstawały organizacje związkowe na świecie, to pojęcie prawa pracy jeszcze nie istniało, a za działalność związkową zabijali ludzi. Były wyroki śmierci w Chicago jeszcze w latach 50. były wyroki śmierci za strajki generalne. Więc i tak jesteśmy dzisiaj w dużo lepszej sytuacji. Pytanie, gdzie jest ta granica strachu? Bo ja uważam i też będę bronił tej tezy, że to pracownik ma obowiązek dbać o swój interes, a związek zawodowy jest najlepszym narzędziem do tego. To odwraca w ogóle sposób myślenia. To nie my jesteśmy jakimiś załatwiaczami, którzy ty się do nas zapisz, to my ci coś damy, a jak będzie ci źle, to my ci zrobimy dobrze. Nie. To pracodawcy właśnie, ci świadomi ludzie organizują się, a lidera wybierają po to, bo przecież wszyscy nie pójdą negocjować.